A propos kobiet, to pewnie wielu z nas, i to nie tylko mężczyzn, zastanawiało się, w co się panie ubierały pod sukniami w XIX wieku. No dzisiaj opowiadamy cały czas o różnych biustonoszach, o tym, jak je właściwie dobrać, o skąpych figach i innych rodzajach bielizny. A czy wtedy to istniało, czy coś innego to zastąpiło? Opowie o tym pani Agnieszka Lisek, która jest autorką bloga o życiu w XIX wieku i jest też autorką książki Życie codzienne w XIX wieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, czyli o Dessous porozmawiamy. No i o tym, co się kojarzy najbardziej z XIX wiekiem i nie tylko z XIX, czyli o gorsetach, które musiały być czymś strasznym dla kobiet. Dlaczego one tak chętnie je nosiły? No, kobiety lubiły podążać za modą. Lekarze bili na alarm. Zachowało się bardzo dużo poradników literatury medycznej, gdzie zwracano uwagę, że gorsety utrudniają oddychanie. Faktycznie zdarzało się, że na balach dochodziło do omdleń. Natomiast panie wiedziały swoje i podążały za modą. Wydawało im się, że tak jest elegancko. Gorset podnosił biust, uwypuklał talię przede wszystkim, trzymał też kobietę w odpowiedniej... Prostą linię pleców nadawał, linię pleców, tak. Prostą linię pleców w odpowiedniej pozycji. Podobno uciskał też narządy wewnętrzne, za mocno zaciśnięty. A jak się go zakładało? Bo znamy tylko te sceny, kiedy ciągną... służba pomaga pannie ubrać się, ciągnąc za sznurki z tyłu i wiążąc, supląc ten gorset. A tak naprawdę mogła sobie założyć panna sama? Tak, w XIX wieku gorsety miały dwa zapięcia. Z tyłu było to, które znamy z reguły z filmów historycznych, te sznurki, które dociskano. Natomiast na przodzie było coś takiego jak brykle, które można było zapinać samemu, jeżeli w domu na przykład nikogo nie było. Czyli takie nasze haftki trochę. Tak, tak? Haftki. Kiedy patrzymy na zdjęcia z XIX-wiecznych bali, czy balów, to widzimy, że panie w tych sukniach mają coś, przepraszam, nazwę to po swojemu, taki kuper jakby wystający. Co to było pod spodem tej sukni, co taki tworzyło wizerunek? Kuper mamy tutaj, to się nazywało turniurą. To jest akurat bielizna, która była robiona pod suknię według modelu z gazety z 1882 roku. No i w tym czasie żadna szanująca się kobieta nie mogła wyjść na ulicę bez turniury. A żeby była ona jeszcze bardziej okazała, to na turniurę dodatkowo zakładano halkę, która miała falbany. To przy okazji tych części garderoby chcę zapytać, czy one były szyte indywidualnie dla każdej pani? No nie było sklepiku internetowego, żeby sobie kupić biustonosz. Były sklepy z bielizną, natomiast mogę sobie wyobrazić, że kobiety też mogły zamawiać u krawcowej. Gorseciarek, tak. Z czego była wtedy ta bielizna zrobiona? To była bawełna? To był jedwab? Co to jest, było? Bardzo często była to bawełna. I może powiem jeszcze o jednym elemencie takim ciekawym bielizny. To są pantalony, które mają rozcięcie. To był bardzo praktyczny wynalazek, bardzo praktyczny patent, no bo jeżeli kobieta podnosiła obszerną suknię do góry, no to w pewnym momencie zaczynało brakować rąk, a tak można było kucnąć i pewne rzeczy załatwiały się same. Czy nie miało to charakteru erotycznego, tylko praktyczny? Taki też mogło mieć. Jak się ta moda zmieniała? W którym momencie na przykład gorset odszedł do lamusa, bo była taka chwila, kiedy nawet w szczycie tej mody, kiedy nawet kilkuletnie dziewczynki miały nosić gorsety i zalecano to jako nie tylko modę, ale i coś, co kształtuje poprawną postawę. I czy jakieś grupy społeczne nie nosiły gorsetu? No i na pewno gorsety nosiły osoby z wyższych sfer. Z służącymi było... Proszę zobaczyć, jaka talia. Ale to Photoshop. Tak, to jest Photoshop. W XIX wieku mieliśmy już też taki był wynalazek. W zakładach fotograficznych pracowały osoby, które retuszowały zdjęcia. Klient płacił, a skoro płacił, to miał prawo wymagać, żeby wyglądać idealnie. Kto mógł nie nosić gorsetu lub nie nosił ze względów ekonomicznych? Im niższy był status społeczny, tym ta bielizna była mniej wyszukana. Natomiast z służącymi było różnie, bo one często po swojej pani dostawały bieliznę. Tak więc zdarzało się, że służąca w zamożnym domu nosiła gorset. Zdarzało się, że nawet nosiły krynoliny. Kiedy nastąpiła emancypacja i wyzwolenie kobiet z tych wszystkich akcesoriów, kiedy sufrażystki zaczęły palić biustonosze, czy wcześniej? Przyjmuje się, że koniec gorsetu to są czasy I wojny światowej.
I wtedy już nastąpiła tak zwana nowa normalność. Nowa normalność, stroje stawały się coraz bardziej proste. A czy w ciąży na przykład noszono gorsety? Proszę Państwa, zachowało się wiele reklam, dzięki którym wiemy, jakiego typu gorsety wtedy produkowano. Były gorsety do kąpieli, plażowe, do jazdy na koniu, do pływania, balowe, gorsety dla dzieci, a nawet o zgrozo gorsety dla kobiet w ciąży. Przepraszam, muszę się dowiedzieć o rzeczy higieniczne, czyli jak prano gorsety? To właśnie z praniem gorsetów był problem z uwagi na to, że one miały brykle i te brykle jeszcze często były metalowe, czyli te usztywnienia. Z tego też powodu zawsze pod gorset zakładano koszulę. I to jest taki element, który niejednokrotnie umyka na filmach historycznych, kiedy widzimy kobiety w samych gorsetach. Tak gorsetów nie noszono. Mhm. Zachowały się też świadectwa mówiące o tym, że gorsety noszone przez całe życie powodowały takie osłabienie i atrofię mięśni, tych mięśni głębokich, które mają trzymać postawę w pionie, bo trochę zastępowały te mięśnie, że kiedy potem kobieta chciała się wyzwolić z gorsetu, to nie mogła, bo tak naprawdę krzywiła jej się postawa. Tak, czytałam i takie opracowania w literaturze w XIX wieku. Mogę sobie wyobrazić, że tak było. Natomiast z drugiej strony zdarzają się zdjęcia kobiet, które nie nosiły gorsetów. Ja sądzę, że tutaj wyglądało to w ten sposób, że jeżeli dziewczyna była młoda, była panną na wydaniu, no to musiała podążać za modą. Jeżeli była młodą mężatką, opracała się na salonach, to te gorsety też trzeba było mieć. A potem z czasem im mniej zależało nam na salonach, na opinii publicznej, no to zdarzało się, że niektóre kobiety porzucały gorsety, inne z uwagi na ten zanik mięśni i zapewne nosiły je do końca życia. Pani Agnieszka, na końcu głównie pytanie, mężczyźni nosili gorsety? Tak, nosili gorsety. Do dzisiaj niektórzy noszą w postaci kamizelek pod marynarką, ale żeby ukryć to. Ale mówimy naprawdę o męskim gorsecie. Taki też istniał. A czy kiedykolwiek pani założyła któryś z tych strojów prywatnie? Oczywiście, to było największe moje marzenie, żeby móc na siebie ubrać taką XIX-wieczną prawdziwą suknię z pełnym kompletem bielizny. Jakie to uczucie? Jak się kobieta czuje w takim stroju dzisiaj? Ciężko. No, jest ciężko. Po pierwsze zakłada się to w granicach 12-13 minut, bo raz, że bielizna, potem jeszcze suknia, która ma kilkadziesiąt, 20-30 haftek, które trzeba pozapinać. Natomiast wtedy faktycznie ta pozycja robi się taka bardziej, dzięki gorsetowi robi się bardziej dystyngowana. I od razu człowiek staje się arystokratą. Bardzo dziękujemy za wizytę. Zapraszamy na bloga na naszego gościa, Agnieszki Lisak, i więcej informacji tam zdecydowanie Państwo znajdą. O XIX wieku, a my zapraszamy na przerwę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy.